dobry. Witam szanownych Państwa serdecznie w imieniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Dziękuję za przybycie na plac budowy przedszkola numer 2. I chciałabym zapowiedzieć i zaprosić tutaj na środek pana burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, który rozpocznie dzisiejszą uroczystość. Są z nami też księża, ksiądz proboszcz, którzy pomodlą się wspólnie z nami za powodzenie tej budowy. Zaproszę również na środek pana Krzysztofa Dobrzynieckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie. I będą z nami też w trakcie przemówień pan Wiesław Solarz, przewodniczący Komisji Inwestycji, Budownictwa i Przemysłu, jak również pani Magdalena Jarzębska-Kopka, pani dyrektor przedszkola. Zapraszamy Państwa na środek. I naszą dzisiejszą uroczystość zakończy wystąpienie przedstawiciela wykonawcy firmy Ciałbud. Pan Piotr Ciałkowski, kierownik budowy, jest z nami. I może nie przedłużając, oddam głos panu burmistrzowi. Witam Państwa serdecznie. Przez ostatnie lata Radzymin bardzo dynamicznie się rozwijał, jeśli chodzi o nowych mieszkańców. Powstają tutaj nowe domy, powstają nowe budynki wielorodzinne i przybyło wiele dzieci. Niestety przez ostatnie lata nie przybyły żadne nowe miejsca w przedszkolach. Dlatego nowa rada i ja stanęliśmy przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim było zapewnienie miejsc dzieciom w przedszkolach. I to się właśnie dzieje. Za nami jest jedna ze sztandarowych inwestycji przedszkolnych w gminie Radzymin, przedszkole numer 2, które będzie przenoszone z ulicy Konstytucji 3 Maja. Jak widzimy, budowa przebiega bardzo sprawnie. Dzieci są już zrekrutowane do tego budynku. Lada dzień, bo jutro podpiszemy umowę na budowę ulicy Witosa, także cała ta okolica bardzo radykalnie się zmieni. Naszym celem było rozproszenie placówek przedszkolnych po terenie całej gminy, bo koncentracja przedszkoli w centrum miasta powoduje problemy komunikacyjne, powoduje korki, trudności w dojeździe, trudności z parkowaniem. Tutaj w tej okolicy nie będziemy mieć takich problemów. Kilkadziesiąt miejsc parkingowych, które tu się pojawi, ułatwi rodzicom dowożenie dzieci do tego przedszkola. Budynek pomieści 225 dzieci w przypadku opieki całodziennej. Tutaj będą też grupy południowe, także tych dzieci będzie jeszcze więcej, liczba sięgnie prawie 300. Miarą tej inwestycji i innych działań gminy w zakresie zapewniania miejsc dzieciom w przedszkolach jest tegoroczna rekrutacja, która można powiedzieć już śmiało w tym momencie, chociaż jeszcze się nie skończyła, że została zakończona dużym sukcesem, dlatego że gmina jeszcze nigdy nie zaoferowała tak dużej ilości miejsc w przedszkolach jak w tym roku. Prawie 1200 miejsc dla dzieci, z czego 800 to opieka całodzienna. Przypomnę tylko, że dwa lata temu w sumie gmina zaoferowała 600 miejsc, ponad 600 miejsc w przedszkolach, także to jest wzrost prawie o 200%, jeśli chodzi o ilość miejsc. W tym roku każde dziecko, które aplikowało do przedszkola, dostanie miejsce. I tymi słowami zakończę moje przemówienie. W ciągu 23 lat mojej służby dla Was, bo tak to nazywam, dane mi było poświęcić wiele miejsc, w tym kilka dla oświaty. I dzisiaj mogę powiedzieć z całą otwartością, że na pewno nie wszystkie inwestycje były na 100% wartościowe. Ale przypominam sobie poświęcenie szkoły w Ciemnym, kiedy jeszcze pan Buzek był właśnie wtedy pośród nas. Przypominam sobie poświęcenie przedszkola Weniaminowie, no może to nie całkiem przedszkole, w każdym razie miejsce, gdzie jest spotkanie dla dzieci. Przypominam sobie poświęcenie gimnazjum, z tym, że ja akurat nie święciłem, ale nie miałem akurat możliwości, żeby poświęcić, aczkolwiek cały czas mam tą świadomość, że tamta inwestycja jest chybiona. To gimnazjum powinno tutaj być, w tym miejscu, dla wszystkich dzieci, które by mogły tutaj właśnie w sposób właściwy przyjmować edukację gimnazjalną. Oczywiście jest również ta inwestycja przy Ogólniaku, liceum ogólnokształcącym. Tylko to jest już powiatowa inwestycja i dlatego też no,
niech będzie plus dla nich. Natomiast tutaj chcę w tym miejscu pochwalić nowego pana burmistrza, pana Krzysztofa Gacińskiego. Oto on podjął decyzję, żeby nadbudować zespół szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej i podjął decyzję, tą właściwą, bo tutaj już gimnazjum nie mogło być, żeby tutaj było to przedszkole. Dlatego też gratulując panu burmistrzowi mądrości, chciałbym, żeby w dalszym ciągu rozwijał się jeszcze bardziej, bo stać go na to, bo wykształcony jest właśnie w Zespole Szkół Księżnej Czartoryskiej. Dlatego tam właśnie, tam zdobywał pierwsze szlify na burmistrza. Dlatego też z radością wraz z księdzem Jarosławem poświęcimy ten budynek, który już tak pięknie się prezentuje. A do końca roku będzie jeszcze wiele piękniejszy. Wprawdzie ja już zapewne nie będę pośród was, bo mam delegację w inne miejsce. Wykopują mnie do domu starców albo gdziekolwiek indziej. No kończę lata i dlatego też nic tutaj dziwnego, że tak będzie. Natomiast pragnę bardzo serdecznie gratulować wam wszystkim, którzy zajmujecie się oświatą. Ona zawsze na terenie Radzymina była na wysokim poziomie. To tutaj kształciły się nauczycielki, nauczyciele, którzy teraz świecą przykładem swojej twórczej pracy dla dobra oświaty w naszej ojczyźnie. Dziękuję Bogu za to, że mogłem być pośród was 23 lata. Dziękuję za to, że mogłem z wielu was spotkać, nie tylko służbowo, ale również tak na forum prywatnym i to jest dla mnie tym darem, jaki uważam, otrzymam od Boga. To tutaj było moje 5 minut, czyli przyjęcie Ojca Świętego pośród nas. Tak jak zapewne wszyscy wiedzą, 13 czerwca 1999 roku. Tutaj były również inne sprawy, nie chcę o tym się chwalić już, które świadczą o tym, że dobro tej gminy, dobro tej parafii było zawsze głęboko w moim sercu i dzisiaj to mówię. Ksiądz Jarosław, rozpocznij, pobłogosławię, poświęcę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec, źródło mądrości, Chrystus Pan, Jego wcielone Słowo i Duch Prawdy niech będą z wami wszystkimi. Pan Bóg wszelkiej mądrości różnymi sposobami prowadzi nas do coraz głębszego poznania Jego samego. Pełnię tego poznania otrzymujemy w Jego Synu, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Rozmaite gałęzie wiedzy, które zgłębiamy w ciągu lat bycia w przedszkolu, ale także i nauki i studiów, winny zmierzać do tego, byśmy znaleźli prawdę i wielbili prawdziwego Boga. Dzisiaj wzywamy Bożego błogosławieństwa nad tym przedszkolem, które ma być ośrodkiem wychowania, poszukiwania i szerzenia prawdy. Modlimy się, aby ci, którzy tutaj będą się zajmować formacją dzieci, potrafili w nauczaniu łączyć ludzką mądrość i ewangeliczną prawdę, by wszyscy wychowawcy, nauczyciele i także dzieci dostrzegali w swoich duszach prawdziwej wiary i potrafili ją wyznawać w przyszłości swoim życiem. Prosić też będziemy, aby tutejsze dzieci znajdowały w swoich wychowawcach Chrystusa Mistrza, a także ubogaceni łaską Bożą i mądrością, byli gotowi kiedyś w swoim dorosłym życiu nieść innym braciom i siostrom światło i pomoc. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Spraw, niech w tym domu przeznaczonym do wychowywania i kształcenia dzieci oraz rozwoju nauki dzieci i ich wychowawcy, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo chrześcijańskiego życia
i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem Nauczycielem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się. Panie Boże, Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw, niech w tym przedszkolu przeznaczonym do wychowania i kształcenia dzieci oraz rozwoju nauki, uczniowie, nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, Ty nam pozwalasz dzisiaj otworzyć ten dom, wzniesiony do przekazywania ludzkich nauk. Praw prosimy, niech wszyscy, którzy będą tu przychodzić, aby nauczać lub zdobywać wiedzę, zawsze szukają prawdy, a Ciebie uznają za jedyne jej źródło. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kropidło dla myszy zjadł. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie również witamy na dzisiejszej uroczystości sąsiadów, chorągwie honorową, która uszczyciła naszą tutaj dzisiejszą uroczystość. Reprezentując Radę Miejską w Radzyminie, chciałbym wyrazić dużą wdzięczność w stosunku do wszystkich radnych obecnej kadencji, którzy podjęli bardzo trafne, ważne i odważne decyzje i zrozumieli, że oświata to jest to, na co należy postawić w pierwszych latach naszej kadencji. Cieszę się, że to jest pierwsza inwestycja oświatowa, którą realizujemy i wkrótce w tym roku oddamy do użytku. Za chwilę rozpoczną się kolejne inwestycje, już podpisana umowa na wspomnianą szkołę, zespół szkół imienia księżnej Eleonory Czartoryskiej, jak również wkrótce ogłoszenie przetargu na rozbudowę szkoły podstawowej numer 2 w Słupnie. Cieszę się i gratuluję radnym, że wśród tych ważnych i odważnych decyzji współpraca z burmistrzem układa się naprawdę bardzo wzorowo. Dziękuję tutaj za duży wkład przewodniczącemu Komisji Infrastruktury, który swoimi działaniami doprowadził również do tego, że właśnie to przedszkole buduje się w tym miejscu. W momencie, jak przemawiał burmistrz, widzieliśmy latające bociany nad placem budowy. Mam wrażenie, że jest to szczęśliwa wróżba, która przepowiada, że inwestycja jest trafiona i dzieci w Radzyminie będzie przybywać. Dlatego wszelkie siły, jakie postawiliśmy na rozbudowę infrastruktury oświatowej, były trafione i celowe. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w imieniu własnym i całej społeczności przedszkola numer 2, w imieniu grona pedagogicznego Rady Rodziców oraz tych najmłodszych, najbardziej zainteresowanych tą inwestycją, czyli dzieci,
Chciałam powiedzieć, że jest mi, to jest bardzo podniosła uroczystość dla nas. Myśmy na tę uroczystość długo czekali z drżącym sercem. Mamy dużo potrzeb, radzimy sobie jak możemy, ale na pewno nowy budynek, nowa inwestycja ułatwi nam nasze starania i będziemy mogli jeszcze lepiej i efektywniej pracować. Założyliśmy sobie takie motto, dać dzieciom korzenie i skrzydła, i chcemy, żeby ci mali uczniowie, radzyminiacy poszli w swoje życie jak najlepszym pokładem emocjonalnym, takim, wszystko, co możemy im przekazać i to, co możemy ich nauczyć, żeby właśnie już w szkole, ten start szkolny był im ułatwiony. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym, że znaleźli czas na to, żeby tutaj z nami świętować. Chciałam serdecznie podziękować inwestorowi tej budowy, czyli panu burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu wraz z całym zespołem osób współpracujących za to, że podjął takie wyzwanie, taki wielki trud, bo wiadomo, że budować nie jest wcale tak łatwo, a mimo to nie zabrakło tutaj odwagi, chęci i za to naprawdę chylimy czoła i wielkie podziękowania. Myślę, że brawo. Chciałabym również podziękować wykonawcy, bo tutaj przy tej budowie miałam już przyjemność poznać państwa. Pracuje cały sztab ludzi, cały sztab specjalistów. Tak w hierarchii od tych najwyżej do tych szarych myszek, które już tutaj muszą łopatami ziemię przewracać. Także bardzo serdecznie wszystkim państwu pracującym tutaj na tej budowie chciałam złożyć wielkie podziękowania. I ta wiecha jest takim symbolem zakończenia tego pierwszego etapu stanu surowego. Chciałam życzyć wszelkiej pomyślności i tego, żeby się udało te kolejne etapy tutaj w jak najlepszym czasie i w jak najlepszej jakości kontynuować, żeby się wszystko zgodnie z planami udało. A miałam przyjemność te plany już przeglądać, nawet już są wzory na ścianach, wszystko już wiadomo, jak będzie wyglądało. I muszę państwu powiedzieć, że budynek robi wrażenie i naprawdę będzie to bardzo piękne przedszkole. Będziemy mieć tu wiele świeżego powietrza. Można tutaj naprawdę wiele ciekawych zajęć przyrodniczych organizować w pobliżu las, łąka, także zajęcia przyrodnicze jak najbardziej. Trochę klimat sanatoryjny i bardzo się z tego cieszymy, bo to jest dla zdrowia naszego i dzieci. No i oczywiście liczymy na współpracę z naszymi sąsiadami, może jakieś zajęcia z hipoterapii zorganizujemy, także mam nadzieję, że będzie się wszystko tutaj nam dobrze układało, że rodzice też znajdą sposoby, żeby tu dotrzeć, bo czasem trochę narzekają, że daleko, ale myślę, że ta część Radzymina będzie się już pięknie rozwijać i w przyszłości będą zadowoleni z tego wyboru, nie będą narzekać, że daleko. I bardzo chciałam serdecznie podziękować opatrzności Bożej za to, że tutaj są z nami księża, że nam pobłogosławi. Bardzo przyda na każdy dzień, żeby dzieci mogły zdrowo i pięknie nam się rozwijać i rosnąć. Także serdeczne Bóg zapłać i państwu wszystkim serdeczne wielkie podziękowania. Czy inwestycje infrastrukturalne, to są takie, które no, należy planować na kilkanaście, kilkadziesiąt lat wstecz, w przód. Ta właśnie no, inwestycja to jest właśnie ta, która pozwoli iść nam właśnie do przodu. Wcześniej no, został już również no, przewidziany no, kolejny etap, no, w przypadku gdyby te no, bociany jednak coś no, wzmogły, Krzysztof coś jednak no, zadziałał, to tam jeszcze mamy z drugiej strony na kolejne jak, no, jak gdyby inwestycje prac. To ogrodzenie ma być przesunięte, więc idźmy właśnie w tą stronę, żeby ten no, Radmin kwit, tak, żeby te dzieci jednak do nas przychodziły i mieszkańcy. A miejsce to jest właśnie to, miejsce przyszłościowe na te kilkadziesiąt lat do przodu. Tutaj myślę, że za parę lat będzie masę domów, tak, będzie się ta okolica bardzo rozwijała. Także z mojej strony tyle. Szanowni Państwo, ja poproszę jeszcze tutaj na scenę przedstawicieli wykonawców. Jest z nami pan Paweł Ciałkowski, prezes firmy Ciałbud, pan Piotr Ciałkowski, kierownik budowy i pan Wiesław Ciałkowski, właściciel, współwłaściciel przedsięwzięcia.
Proszę panów o zabranie głosu. Witam serdecznie wszystkich państwa na terenie naszej budowy. To może tak bardzo krótko w kwestii budowlanej jako kierownik budowy. Zauważyłem, że nie mają państwo kasków, ale dzisiaj wybaczę. Zbliżamy się bardzo powoli do zamknięcia stanu surowego budynku. Wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem, więc nie ma żadnych obaw i na chwilę obecną, że będą jakieś opóźnienia. Współpraca z inwestorem przebiega bardzo fajnie, dogadujemy się, więc tutaj też nie widzę żadnych problemów. Dziękuję serdecznie, że państwo przybyli. Dziękuję bardzo. Mamy też strop tutaj na tą część, gdzie wejdzie.